Szefie, co tam? Takie pytanie, czy mamy jakiś radiowóz wolny? Nie, wolnych nie mamy. A te, co stoją przed komendą? Te radiowozy nie są wolne, są szybkie. A, no. Bo jakaś nastolatka przyszła i co chce? Powiedziała, że na gwałt szuka radiowozu. A fajna jakaś dupa? Nie wiem, bo przodem do mnie stała. Kurwa, ale fajna czy nie fajna? W sumie fajna. Z radiowozu bym nie wyrzucił. A czego chce? Mówi, że chce, żeby ją przewieźć radiowozem. No, to dawaj ją. Damy jej misia. Tak jest. A szefie, a mógłbym jechać z wami? Ale po co? Bo powiedziała, że z fujarami ma być radiowóz. I co? Dobra, to w sumie to. To idę. Jedynka na dwójkę. Weźcie mi tą nastolatkę, tutaj przyprowadźcie. Ach. Moment. Proszę. Można. Ale pani zdaje się miała być nastolatką. No to jestem. Mogę pokazać dowód. Co to kurwa jest? Może ja drzwi zamknę lepiej, bo ściany mają drzwi. A o co chodzi z tym radiowozem? Chciałabym sobie nos wyprostować. Jaki kurwa nos? Dobra, już mniejsza o ten nos, ale ja bym tak chciała przeżyć z wami. Dwie minuty z wami w takiej przejażdżki w radiowozie. Please. A jak mi pokażecie koguty, to jeszcze dopłacę stówę. Co? Za 5 dych mogę ci połowę przejażdżki odtworzyć. Znaczy walnięcie w drzewo, tak? Kurwa, za 5 dych? Żadnego walnięcia. Samo spierdalaj, mogę ci powiedzieć. Nie no, jak to samo spierdalaj za 5 dych? Ale to będzie takie zabytkowe. Spierdalaj. Masz. Spierdalaj. A co z nosem? Idź do komendanta, on ci granatnikiem naprostuje. Teraz to ja ci powiem, spierdalaj. Co ty kurwa wiesz o spierdalaniu? Wiem, że chcieliście wziąć nastolatki w radiowozie, a nawet nie potrafiliście wziąć radiowozem zakrętu. Jedno, co potraficie wziąć, to L4. Spierdalaj.